Witam wszystkich bardzo serdecznie. To kolejny odcinek Zagrajmy w Dead Island. I tym razem wybierzemy się. O, mamy już 10 poziom, nie mamy żadnych kul do pistoletu, bardzo fajnie. Weźmiemy sobie młoteczek i pojedźmy sobie gdzieś. Gdzie by tutaj pojechać? No i oczywiście musimy się przesiąść. Nie mogę się przyzwyczaić, bo w Polsce właśnie wszyscy siedzą po lewej stronie w samochodzie. A tutaj jest mały problem, bo steruje się samochodem, znaczy kierownica jest po prawej stronie, tak jak jest to w, na przykład w Wielkiej Brytanii chyba. Są zombiaki, więc włączmy sobie filmy. Ale oni latają. Tego już nie dogonimy. Tak sobie myślę, o ten jeszcze wstał. Taki przyczajony tygrys i kruczy smok. No i bardzo fajnie się zapowiada odcinek, bo już z 7 zombiaków czy 6 wyeliminowaliśmy. Myślę, że moglibyśmy iść do tej ćpunki wody, tak jak ją nazywam, bo ona ćpie cały czas tą wodę jak szalona. Ona gdzieś tu niedaleko mieszka z tą swoją blondynką, koleżanką. Możemy zobaczyć co. O! Nasz pierwszy chyba lepszy item, żółty, czyli chyba bodajże już najlepszy. Może i nie. Nie. No na pewno jest lepszy od zielonych itemów, więc mamy pierwszy fajny klucz nastawny, którym będziemy siać spustoszenie. Ale na razie mi go trochę szkoda i jego wytrzymałości, bo pewnie to, że jest doby, łączy się z tym, że jego naprawa będzie też dużo kosztowała, więc zostawimy go sobie na jakąś większą walkę. No i ten zombiak, czy tam już nieżywy człowiek, leży sobie cały... O, coś zlagowało. Leży cały czas w tym basenie, tak jak to było w poprzednich odcinkach. Obszukajmy sobie bagaże, weźmy trochę hajsu. Hajsu nigdy dość. No i musimy się wydostać do tego domu, który jest wiecznie zabarykadowany. Jest tam jakiś czerwony znak zapytania, więc może będziemy mogli questa wziąć. Albo oddać, nie wiem w sumie. Zobaczymy. No i jesteśmy. W naszym dobrze znanym domostwie. Dwóch pań. O, jakieś gwoździe i taszma. To się przyda na modernizację naszej broni. Jezu. Okej. 70 dolców dostaliśmy za butelkę wody i 50 doświadczenia. Daliśmy chyba 6, 7 butelek, 8 butelek, 9 butelek. Już wiecie, dlaczego ja ją nazywam ćpunką wody? No to macie tego obraz. Ta z tym misiem przecież. Było takie zadanie, że musieliśmy wyszukać jej pluszowego misia i ona cały czas o tym misiu wspomina. I musimy przekazać jej koleżance czy siostrze, że jej nic nie grozi, ale to zadanie jest... Jest bardzo daleko od naszego miejsca pobytu, więc może wykonamy je później. Chciałem użyć broni, ale przez przypadek... Oja! Wypiliśmy za dużo piwa i się przewróciliśmy. Cały czas się przewracamy i zombiak na nas idzie. Nie jest fajnie. Spróbujemy go jakoś zabić. O kurde, to może być ciężkie, ale tak jeszcze nie było chyba. Dobra, trochę nas wytrzeźwiało, ale zombiaki jakby uwagi na nas nie zwracały. I pojawiły się trzy znikąd jakieś
przywróciliśmy się do stanu. Nie chcę pić znowu tego piwa, czy tam whisky, czy czegoś tam. O ja, to była ostra akcja tutaj. Dostaliśmy jakiegoś achievementa, brudne pieniądze. Może zobaczymy, co to jest. Brudne pieniądze. Czyli o kasę chodzi. Dostaliśmy achievementa, chyba że dużo kasy podnosimy, czy coś takiego. Dobra, to piwo trzeba zdecydowanie zamienić, bo nie służy ono naszym walkom. Nasza piękna czerwona byka tutaj stoi i na nas czeka. Co by tutaj zrobić? O, dostać paliwo. To może być ciekawe zadanie. Koleś nas prosił o dostarczenie paliwa, bo chce spopielić zwłoki, żeby... O kurde, żeby zombiakowatość się nie... Ale nas bije w tą szybę. My tu nie mamy jak wykręcić. Nie wiem, trzeba porządek z nim zrobić. Bo się zbyt nie zapędził chłopaczyna. Och, taki... Nawet nam pojeździć nie dał. Szybę nam wybił w samochodzie. No, cóż za chuligan. Dobra. Pojedźmy sobie do latarni, albo w okolicy latarni, tam gdzie jest ta stacja benzynowa, po benzynę. Tak, moja piękna jazda. Chyba coś przejechało, jakiegoś kotka, więcej kotków, nie no, zombiaki padają jak muchy. Ale może coś z nich wypadło. Tak, jest kasa. Pozbierajmy sobie. Co tu jeszcze jest? O kurde. Tego się nie spodziewałem. Prawie się udało nas udziabać. Jakaś bateria. Baterie jeszcze nie wiem, do czego są. Pewnie coś będziemy mogli z nich zbudować. Jakieś materiały wybuchowe później. Weźmy sobie taśmę. Taśmą się klei chyba. Broń, ona jest do czegoś potrzebna właśnie, do modernizacji. Bo pamiętam, o kurde, ten alkohol to trzeba jednak szybko schować gdzieś głęboko w naszym plecaku, bo jak znowu będziemy tak pić i się wywracać o własne nogi, to nas na pewno coś w końcu zje. Weźmy mój ulubiony, jakiś lak jest chyba straszny. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Albo taki badylek. Ten kij z gwoździami jest niby taki, niby mało obrażeń już zadaje, ale to jest jedna z moich ulubionych broni. Nie wiem dlaczego. W sumie chyba dlatego, że tak fajnie wygląda. Okej, doszliśmy już do tej stacji. Ta się nie zdążyła rozpędzić i już się raczej nie, już sobie raczej nie pochopsa do nas, bez nogi. To było bolesne, bo chyba przecięliśmy ją właśnie na pół, naszą maczetą. A ta jak się rzuciła do jedzenia. Jakby cały miesiąc jej w ustach nie miała. Okej, troszkę tu jest tej zombiak. O, tu jest coś do materiału jakieś wybuchowe, nie chcę stać koło tego, bo to może zaraz możemy zaraz w powietrze wylecieć. Dobrze, że zombiaki tylko umieją posługiwać się broniami takimi takimi ręcznymi jak kije, tam takie inne pierdoły, a nie bronią palną. Okej, jakiś koleś nam chce otworzyć drzwi od stacji benzynowej, no skoro nas zaprasza, to czemu nie, zaraz wbijemy. Obszukajmy tutaj, jeszcze nic nie ma niestety. Drzwi stoją przed nami otworem. Pogadajmy z nim. What, you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Power's out and the generator's in the warehouse next door. Unfortunately, the front entrance is blocked. Yeah, maybe there's another way in. See, try the roof. That might work. Head out the back so they don't see you. And take some canisters with. Yo, once you get in, turn on the power and refuel those canisters. Now that we're here, we're not moving anywhere. It's too friggin' dangerous out there. Mówi, że my, więc jest tu ich więcej.
Okej, okay, czyli te dystrybutory nie działają, ponieważ... O, jest tu jeszcze jeden koleś, rzeczywiście jest ich kilku, nie kłamał nas. Nie, dystrybutory nie działają, bo nie ma zasilania i musimy je włączyć. Tu jest jakaś kasa, obejdziemy to troszkę. No i musimy włączyć te dystrybutory, ale to już w kolejnym odcinku. Dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.